Czy kobiety nie mogą mówić jak mężczyźni poza zgromadzeniami? Pierwszy list do Tymoteusza ogólnie uczy nas, jak należy postępować w domu Bożym. Tak jest zapisane Słowo Boże w pierwszym liście do Tymoteusza, rozdział 3, werset 15. Jeśli się zaś opóźnię, żebyś wiedział, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Z napomnień zawartych w tym liście jasno wynika, że wyrażenie to ma znacznie szerszy charakter, znacznie szerszy zakres niż same zgromadzenia. Nieustannie jesteśmy domownikami Boga, jak uczy nas Efezjan, 2 rozdział, 19 werset. List do Efezjan, 2 rozdział, werset 19. A przeto już nie jesteście obcymi i przychodniami, ale współobywatelami świętych i domownikami Boga. Rozdział 2 pierwszego listu do Tymoteusza daje nam ogólne nauczanie na temat roli i pozycji mężczyzn i kobiet. Nauczanie, które odnosi się do całego naszego życia. Na przykład wyrażenie na każdym miejscu w pierwszym liście do Koryntian 1:2 oraz 1 Tymoteusza 2:8 pokazuje, że nie chodzi jedynie o zebrania zgromadzeń. W szczególności cichość kobiet, 1 Tymoteusza 2:11-12, niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelką uległością, a niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, lecz aby była w milczeniu, nie ogranicza się do zgromadzeń. Warto jednak zauważyć, że termin cisza w tym wersecie może być mylący i źle rozumiany. Dokładniejszym tłumaczeniem może być cichość, jak to poucza nas na przykład 1 Tymoteusza 2:2. 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 2 werset. Za królów i za wszystkich przełożonych, abyśmy cichy i spokojny żywot wiedli we wszelkiej pobożności i uczciwości. Czyli ciche i spokojne życie. Użyte greckie słowo hesychia nie oznacza milczenia w sensie absolutnym powstrzymywania się od mówienia, jak to mamy w 1 Koryntian 14:34. Tam akurat chodzi o absolutne powstrzymanie się od jakiegokolwiek wydawania jakichkolwiek dźwięków z wyjątkiem tych dozwolonych przez zakon, czyli pierwszy list do Koryntian 14:34. Niewiasty wasze niech milczą w zborach, albowiem nie pozwolono im mówić, lecz mają być poddane, jak i zakon mówi, czyli mogłyby się odzywać tylko tak, jak zakon mówi, czyli wspólnie śpiewając z ludem Bożym, albo wspólnie z ludem Bożym odpowiadając amen. Tak zakon dopuszczał tylko te dwie formy wydawania dźwięku w zgromadzeniu przez kobiety. I wersety te pokazują nam wyraźnie, że raczej chodzi o bycie cichym, dyskretnym i powściągliwym. Wersety te pokazują nam, że kobiety zasadniczo mają mieć według serca Bożego inną postawę niż mężczyźni, zwłaszcza w tym, jak się zachowują i wyrażają, i dotyczy to ogólnie nie tylko na zebraniach. I dotyczy to ogólnie zachowania, nie tylko na zebraniach. I tutaj takie odniesienie biblijne oczywiste w tym kontekście to jest 1 Tymoteusza 2:8. Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez swaru,
także i niewiasty, aby się ubiorem przyzwoitym ze wstydliwością i skromnością zdobiły, nie trefieniem, nie złotem, nie perłami, nie szatami kosztownymi, ale dobrymi uczynkami, jak przystoi na niewiasty, które się przyznają do pobożności. Niewiasta niech się uczy w milczeniu ze wszelką uległością, a niewieście nie pozwalam uczyć ani władzy mieć nad mężem, lecz aby była w milczeniu, bo Adam pierwszy stworzony, potem Ewa. I Adam nie był zwiedziony, ale niewiasta, będąc zwiedziona, wpadła w przestępstwo, lecz zbawiona będzie przez rodzenie dziatek, jeśli zostanie w wierze i w miłości i w świętobliwości ze skromnością.